znaczy, bo budka jest około 6:30, najpóźniej 7, tak żeby wyjść rano o 8. Ja to bardzo mile wspominam te pobudki, Pani ponieważ... mówi już o szlaku. Tak, już mówię. Kiedy śpi się w namiotach, kiedy je się z kuchni polowej, można powiedzieć. Tak, tak. Kiedy z tragarzami idzie się i z tym wszystkim szlakiem. Tak, tak. Bo jeszcze wejście na Kilimandżaro jest o tyle atrakcyjne, że nie trzeba wnosić tam swojego plecaka. Niesie na plecach, niesie się dosłownie mały plecaczek, w którym ma się tylko wodę, taki podręczny i ewentualnie no, coś tam ciepłego, gdyby zrobiło się zimno. Natomiast cały ten nasz dobytek, ubrania, śpiwory, namioty i całą kuchnię niosą tragarze. Więc tam naprawdę można się poczuć jak biały człowiek w Afryce, ja to mówię, znowu jak biały człowiek w Afryce. I właśnie no, to jest taką atrakcją, że człowiek się aż tak nie męczy. Chociaż muszę powiedzieć, że gdybym miała nieść swój własny plecak, to na pewno nie wyszłabym na tą górę. A tak by było męczące. To jednak jest bardzo męczące, tak. Czyli ci tragarze to mają kondycję. Oj, mają. Cieszę się, że nie jestem takim tragarzem, bo to jest bardzo ciężkie życie. Muszę powiedzieć, że no my żeśmy szli dużo wolniej, nie nieśliśmy takich ciężarów ze sobą przede wszystkim, a jednak kiedy przychodziliśmy do bazy, no to ja byłam bardzo wyczerpana i bardzo zmęczona. Muszę powiedzieć, że często po prostu kładłam się w namiocie jak kłoda i zasypiałam, bo nie miałam sił. Ale jak wyglądał nasz dzień? No, tak jak mówię, dzień standardowo wyglądał. Budził nas jeden z pomocników kucharza. Zawsze przynosił nam do namiotu gorącą herbatę, co było bardzo fajne. Potem przyjeżdżała miska z ciepłą wodą. Tej wody ciepłej było mniej więcej około 1 litra, także no, mycie też było ograniczone do tego 1 litra wody. Można sobie tylko wyobrazić, jak wyglądało. Potem jedliśmy śniadanie, dawaliśmy butelki na wodę, bo to jest bardzo ważne, tam się dosyć dużo pije, ważne jest, żeby się nie odwodnić. Tą wodę niesiono? Nie, no tą wodę, taką dla siebie to myśmy nieśli. Myśmy już nieśli, ale... Ale na całą podróż? Nie, to było tylko na jeden dzień. Skąd brano wodę w trakcie? W trakcie to było tak, że słuchajcie, ci tragarze to po prostu byli jak nadludzie. Myśmy wychodzili z obozu i w trakcie tego, jak myśmy szli noga za nogą, prawda, powolutku, to oni zwijali cały namiot, pakowali to wszystko, wyprzedzali nas, rozstawiali całe obozowisko. Także jak myśmy przychodzili, to już namioty zazwyczaj były rozstawione i jeszcze w okolicach szukali źródełka z wodą, znajdowali je i przynosili wodę. Ja nie wiem, jak oni to robili, bo jak ja przychodziłam, tak jak ja mówię, idąc tylko z moim lekkim plecaczkiem, to ja już byłam zmęczona. No ale właśnie może to jest jedna z takich atrakcji wejścia na Kilimandżaro, że człowiek no, czuje, że nie wszystko spoczywa na jego barkach, a ma jakąś tam pomoc. Też nie. Więc... A obiad był normalnie w trakcie marszu między jednym obozem a drugim? Jak to było? Czy jadło się śniadanie i dopiero kolację na rozbitym obozie? Zazwyczaj było tak, że rano się jadło śniadanie, potem dostawało się tak zwany lunch do pudełka i albo się po prostu robiliśmy przystanek i w drodze żeśmy jedli ten lunch, albo też było tak, że oni nam coś tam po drodze gotowali, znaczy na przykład rozstawili obóz wcześniej i myśmy jakby szli na taką wycieczkę jakąś aklimatyzacyjną, znaczy przychodziliśmy do obozu, jedliśmy tam lunch, potem szliśmy na wycieczkę aklimatyzacyjną gdzieś na górę, z której żeśmy schodzili i wieczorem żeśmy zawsze jedli ciepły, duży posiłek, który składał się właściwie zawsze z jakiejś zupy i z drugiego dania. Jedzenie było całkiem dobre. No w każdym razie myśmy nie cierpieli na żadne dolegliwości żołądkowe z tego powodu. No bardzo żeśmy sobie chwalili tego naszego kucharza. No
niesamowite, bo kuchnia polowa, dobre jedzenie. Sprawia, ja nie zaglądałam, jak oni tam robili to jedzenie. Wiem, że nieśli ze sobą po prostu butlę gazową i na tym to przyrządzali, ale jak oni tam to zmywali i tak dalej, to... No, no to może lepiej czasami nie wiedzieć. Dużo, że musieli jakoś pozmywać. Nie, no na pewno wszystko było czyste. Zmywali. Ja nie miałam żadnych zarzutów. Opowiem w ten sposób. Ile dni wchodzi się na Kilimandżaro? To zależy. Na Kilimandżaro można wchodzić 5 dni, a można wchodzić 9 dni. My wybrali. Tak jak już mówiłam na początku, jest parę tras. My wybraliśmy tę trasę najdłuższą, dlatego że ona dawała najwięcej czasu na aklimatyzację, a więc na przyzwyczajenie organizmu do tej mniejszej, do wysokości, do mniejszej ilości tlenu. Ale za to ona dawała największe, znaczy osoby, które szły tą trasą, miały zawsze największe szanse zdobycia szczytu. I to właśnie cały czas właściwie sprawa jest tej aklimatyzacji, tej wysokości. No, każdy organizm różnie reaguje. Jedni bardzo szybko się przyzwyczajają, drudzy zupełnie nie, drudzy dużo wolniej. Nawet są też takie sytuacje, że ktoś może być bardzo wysportowany, młody, w świetnej kondycji, a absolutnie nie daje sobie rady z tym brakiem tlenu, a wchodzą osoby, które no, wydawałoby się, że są w dużo gorszej formie fizycznej, są dużo starsze i wchodzą. Na przykład w tej wyprawie, w której brał udział mój mąż, bo mój mąż już wcześniej wszedł na Kilimandżaro. Myślę, że dlatego właśnie też mnie przekonał, żebyśmy tam poszli, że to nie jest takie straszne. U niego na przykład w tej grupie było takie małżeństwo, więcej ona miała chyba 25, on 28 lat, wydawało się, to byli Holendrzy, byli bardzo wysportowani i oni nie weszli, a wszedł Anglik, któremu rodzina zafundowała tą wycieczkę na 70-letnie, na 70 urodziny. I on wszedł bez żadnych problemów. Faktycznie, to daje dobry obraz. Także to daje taki obraz, że, faktycznie, że jest to właściwie góra, na którą teoretycznie może wejść każdy. Jeśli rezolutnie się do tego podejdzie. Tak. A jak już się wejdzie na szczyt, co wówczas widać? Czy tam są jakieś skały, czy jest płasko, czy jest jakaś tabliczka oznaczająca szczyt i jaki jest widok w ogóle? Więc jak sobie wcześniej myślałam, że jak wejdę na ten szczyt, prawda, to zobaczę pół Afryki. No nie, nie widać pół Afryki. W ogóle co to jest Kilimandżaro? Kilimandżaro to jest wulkan wygasłego, znaczy to jest krater, to jest wygasły wulkan. W związku z tym ten najwyższy punkt Uhuru Kip to tak naprawdę to jest punkt, najwyższy punkt na kraterze wulkanu. I jak się podchodzi? Więc my szliśmy tą Lemosho Route, więc najpierw żeśmy szli jak gdyby tak, można powiedzieć, trochę naokoło tej góry. Zbliżaliśmy się coraz bliżej. I w końcu doszliśmy do tego ostatniego obozu, Barafu Camp, który był na wysokości 4600 metrów. I z tej wysokości, z tego obozu w nocy, o północy, wychodzi się, idzie się po ciemku, taką trochę krętą drogą, no niemniej tak jak mówię, no jest na niej trochę takich kamieni, ale nie tak, żeby się tam potknąć na tych kamieniach, to jest akurat nie sprawa. Sprawą jest raczej wysokość i więc idzie się oczywiście, ponieważ jest zupełnie ciemno, więc ma się takie lampki górnicze przy czapkach, które oświetlają po prostu drogę i powolutku się wchodzi. I najpierw dochodzi się do krawędzi krateru, to jest Stella Point. I wtedy zazwyczaj jak się tam dojdzie, to już jest jasno, już wychodzi słońce i człowiek czuje się trochę lepiej. Ale mówię Wam, żeby tam już tam dojść, no to jest wysiłek ogromny. I z tego Stella Point po prostu po krawędzi krateru dochodzi się do Uhuru Peak. Tam jest tabliczka. Właśnie zdobyłeś Uhuru Peak, jest 5895 metrów. Gratulacje. I oczywiście wtedy
jak już dojdzie się do tej tabliczki, to zapomina się na chwilę o tym całym koszmarnym zmęczeniu, o tym wszystkim. No radość jest niesamowita, satysfakcja jest niesamowita.